Witam Państwa, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz, publicysta Cezary Gmyz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie redaktorze, dlaczego według Pana polityka u większości ludzi wzbudza negatywne emocje? Dlatego, że polityka przestała być postrzegana jako służba publiczna, jako coś, co służy dobru wspólnemu, a zaczęła być postrzegana jako element gry, element jakiegoś układu, który służy tak naprawdę nie dobru publicznemu, ale załatwianiu prywatnych, wąsko pojętych interesów. Odeszliśmy od rozumienia polityki w sensie arystotelesowskim, i to, jak my dzisiaj postrzegamy politykę, to jest wynik w sumie 70 lat panowania w Polsce komunizmu. Sposób, w jaki uprawiali komuniści politykę, niestety został przejęty przez sporą część elit po roku 89, bo po prostu nie było innych wzorców politycznych. To, co się działo w Londynie i czy na emigracji szerzej rozumianej, w sposób oczywisty miało bardzo ograniczony zasięg i w związku z tym politykę niesłusznie postrzegamy tak, jak ją postrzegamy, czyli jako próbę załatwiania interesów prywatnych, a nie publicznych. Ale czy można się wyzwolić z polityki? Przecież właściwie każda dziedzina życia to jest polityka. Służba zdrowia, oświata, gdziekolwiek pójdziemy, to tak naprawdę jest polityka. Tak, ale ja nie jestem za tym, żeby wyzwalać się z polityki, dlatego że polityka w istocie, czy też to, czym powinna być polityka, ona powinna być działaniem na rzecz dobra wspólnego, a więc na rzecz edukacji, na rzecz służby zdrowia, na rzecz przemysłu, na rzecz gospodarki. I to, że my mamy do czynienia z takim negatywnym sposobem postrzegania polityki, to wynika tylko i wyłącznie z słabości większości naszych elit. Nasze elity zginęły w Palmirach, nasze elity zginęły w dołach katyńskich, wymordowano je w więzieniach na terenie dzisiejszej Ukrainy, Rosji, Białorusi. I przez lata mieliśmy do czynienia z doborem negatywnym do polityki. To znaczy do polityki nie szli najlepsi z najlepszych, tylko ci, którzy chcieli załatwić jakieś swoje własne, partykularne interesy. I oni tak naprawdę niewiele się wyzwolili ze sposobu myślenia, nazwijmy to, towarzysza Szmaciaka, to co swojego czasu było opisywane jeszcze za czasów PRL-u, kiedy no, załatwiano interesy, interesiki, a teraz się załatwia duże, bardzo duże interesy kosztem rzeczywiście społeczeństwa niestety. A czy zgadza się Pan ze zdaniem Jana Rokity, że rządy Donalda Tuska to są tak naprawdę rządy osobiste? To jest bardzo mocno powiedziane pod adresem Donalda Tuska, bo pierwszy raz o rządach osobistych mówiło się w odniesieniu do Adolfa Hitlera. Ja nie porównywałbym Donalda Tuska z Adolfem Hitlerem, natomiast jest to rzeczywiście władza silnie spersonalizowana, bez zbyt dużej umiejętności przekazywania uprawnień, kompetencji na dół. Tak naprawdę premier w Polsce, zamiast skupić się na wizji ogólnej, bardzo często odpowiada za, i nie mówię tutaj tylko o Donaldzie Tusku, a mówię też o innych premierach, bardzo często odpowiada za jakieś zupełne pierdółki. W momencie, w którym czasami trzeba załatwić rzecz, którą powinien móc załatwić urzędnik średniego czy też niskiego szczebla, a często musi się w to angażować premier, dlatego że ludzie niżej boją się podejmować decyzji z obawy, że albo podejmą złą decyzję, albo podejmą decyzję niepopularną. I w rezultacie biurka polskich premierów od roku 89 były zasłane stosami makulatury, z którymi oni nie mieli tak naprawdę możliwości dobrze się zapoznać i nie skupiali się na działaniu ogólnym. No, troszeczkę było lepiej za rządów Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił delegować te uprawnienia, w których nie był mocny, na przykład jeżeli chodzi o politykę europejską, czy to, co robiła właśnie minister Gęsicka, czy to, co robili tacy państwowcy, jak na przykład Władysław Stasiak. No niestety mówimy w tej chwili o osobach, o których musimy mówić w czasie przeszłym, dlatego że zginęły w katastrofie smoleńskiej, ale były osoby, które miały poczucie państwowe, które nie kierowały się tylko i wyłącznie interesem partykularnym i działały po prostu dla dobra państwa. I takich ludzi jest nadal całkiem sporo, bo
na przykład Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ona została pomyślana w dawniejszych czasach na wzór francuski, która miała kształcić civil servants i jej absolwenci są często bardzo wysoko kompetentnymi specjalistami z dziedziny właśnie administracji, ale bywają źle wykorzystani lub niewykorzystani w ogóle. Ostatnia odnowa PRL-owska. Czy to jest takie hasło, które pasuje do dzisiejszej rzeczywistości? To znaczy, mamy do czynienia zdecydowanie z czymś, co określiłbym recydywą mentalności PRL-owskiej, dlatego że spora część osób wycofuje się w życie prywatne, w sferę prywatną, niepotrzebnie zresztą, a spora część usiłuje dokoptować do tego, co nazwałbym współczesną nomenklaturą. Dzisiaj czasami, a widać to szczególnie na prowincji, ale też w stolicy, żeby dostać czasami posadę sprzątaczki w urzędzie czy w szkole, trzeba być krewną burmistrza bądź jakiegoś radnego. I dzisiaj niestety nie decydują w dużej mierze o otrzymaniu jakiegoś stanowiska publicznego, kompetencje, tylko niestety Niemcy to nazywają witamin B, czyli witamina Beziehungen, czyli stosunki, układy. I to jest rzecz rzeczywiście dla państwa niebezpieczna, bo ona blokuje drogi karier uzdolnionym ludziom młodym. Ja znam takie przypadki, kiedy na przykład urządzano konkurs na jakieś stanowisko w urzędzie, to opowiadała mi niedawno znajoma mojego syna, która startowała w takim konkursie, no i nagle wszyscy się zjawiają punktualnie, ale urzędniczka, która prowadzi ten konkurs, mówi, że muszą jeszcze poczekać na jedną osobę, która się spóźni. Ta osoba się spóźnia pół godziny, rośnie frustracja, no i wszyscy się domyślają, że konkurs jest ustawiony i rzeczywiście ta osoba, która się spóźniła i w ogóle nie powinna wziąć udziału w tym konkursie czy też egzaminie, dostaje tą pracy. I tego typu historii każdy młody człowiek szukający pracy po studiach mógłby pewnie opowiedzieć dziesiątki. Jeżeli nie jest dobrze ustawiony ze strony rodzinnej, to nawet jego wysokie kompetencje nie pozwalają mu znaleźć pracy. W związku z tym nasila się zjawisko emigracyjne. Ludzie udają się tam, gdzie mogą wykorzystać swoje kompetencje i niestety ze stratą dla kraju, bo oni płacą swoje składki zdrowotne w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Niemczech i po prostu zostali wykształceni za pieniądze, w większości za pieniądze polskiego podatnika. Często są osobami wysoko kompetentnymi, inżynierami czy lekarzami, ale w Polsce nie są się w stanie przebić przez mur niemożności. Pan jest znawcą agentury PRL, zajmował się pan też agenturą w Watykanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego od 2007 roku po zmianie ustawy lustracyjnej agenci mogą czuć się bezpieczniejsi? Znaczy, IPN robi co może, żeby wykrywać osoby, które dopuściły się kłamstwa lustracyjnego, ale lustracja to nie wszystko. Agenci się czują przede wszystkim bezpieczniejsi, dlatego że linia orzecznictwa, jaka w Polsce zapanowała, jeżeli chodzi o lustrację, ona jest bardzo korzystna dla osób, które dopuściły się kłamstwa lustracyjnego i bardzo niewiele osób udaje się skazać, często przy oczywistych dowodach, kiedy mamy w niektórych przypadkach własnoręcznie pisane donosy, pokwitowania za przyjmowane pieniądze, podjęte, napisane we własnoręcznie zobowiązanie do współpracy. Znamy takie przypadki, że sądy nie uznawały tego za współpracę z komunistycznymi służbami. Ostatni przypadek uwolnienia od zarzutu kłamstwa lustracyjnego Tomasza Turowskiego, wbrew oczywistym dowodem jego kłamstwa w oświadczeniu lustracyjnym, no, budzi zdumienie, ale coraz mniejsze, dlatego że polskie sądy niestety w dużej mierze są zdominowane przez pogrobowców, czy też dzieci, czy nawet wnuki ludzi, którzy rozwalali system sprawiedliwości po wojnie w latach 70., 80., którzy oskarżali z dekretu o stanie wojennym, bądź z tego dekretu sądzili. To są ludzie, których jest bardzo ciężko zlustrować. Na przykład no, mieliśmy przypadek, że wiedzieliśmy, że w Trybunale Konstytucyjnym są osoby, które były tajnymi współpracownikami, bądź były jako takie zarejestrowane. I te osoby brały na przykład udział w orzekaniu o zgodności, na początkowym etapie, w orzekaniu o zgodności z konstytucją ustawy lustracyjnej i orzekły, uwaliły dużą część lustracji w ten sposób, że nie objęła lustracja na przykład środowisk dziennikarskich.
Ja swojego czasu złożyłem oświadczenie lustracyjne, które przestało być ważne, bo Trybunał Konstytucyjny na gwałt, bardzo pospiesznie, żeby pewne zapisy nie weszły w życie, tą ustawę lustracyjną rozwalił. Ale lustracja to nie jest jeden problem, bo tak naprawdę mam jeszcze jeden problem, bo z niedokonaną dekomunizacją, czy deubekizacją dokładnie, dlatego że w dzisiejszym stanie prawnym nic nie grozi osobie, która się przyznała do tego, że była kapusiem, czy że była oficerem komunistycznych służb specjalnych. Jeżeli ona tylko ujawni ten fakt w oświadczeniu lustracyjnym, to może pracować na stanowisku, które do tej pory zajmowała. I to jest przykład na Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie ponad 200 osób przyznało się do kontaktów bądź służby w komunistycznych służbach specjalnych, czy to w WSI, czy w służbie w poprzedniczce WSI, czyli w drugim zarządzie sztabu generalnego, czy w służbie bezpieczeństwa. Im z głowy włos nie spadnie, a wręcz przeciwnie, oni reprodukują się, to znaczy dynastie to czerwone, czy dynastie służb specjalnych w dyplomacji, ale szerzej w administracji publicznej to jest coś absolutnie postrzegane jako coś normalnego. W MSZ-cie pracuje już trzecie pokolenie potomków Bolesława Bieruta. Nie wiem, czy ktoś sobie z tego zdaje sprawę i to być może jest najbardziej spektakularny przypadek, ale nie jedyny. Tam przypadki, że na korytarzach ludzie się mijają, mówią dzień dobry ciociu, dzień dobry wujku, a jak się dziadunią ma, to nie należą do rzadkości. I problem polega na tym, że część tych dyplomatów też nie ma zbyt wysokich kompetencji, a cała ich kariera w dyplomacji jest zbudowana na związkach rodzinnych, ale jednocześnie oni się czują bardzo dobrze i mówią, że tylko oni są świetnymi specjalistami od dyplomacji, a jak nasza dyplomacja wygląda, to widać. Kim jest Stanisław Steblewski? Stanisław Steblewski to osoba blisko związana z Radkiem Sikorskim, z obecnym ministrem spraw zagranicznych, swojego czasu bardzo wysoko urzędowany w MSZ-cie. To jest człowiek, który miał zasadniczy wpływ na kształt polityki zagranicznej, ale też polityki personalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i człowiek oczywiście, który też się przyznał do związków z tajnymi służbami. I takich ludzi w MSZ jest ponad 200. Nie odgrywają może aż tak istotnej roli, jaką swojego czasu odgrywał Steblewski, ale nadal potrafią odgrywać rolę przyspieszaczy bądź ludzi, którzy pewne tendencje wyhamowują. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko dla polskiej dyplomacji. Oprócz tego istnieje podejrzenie graniczące z pewnością, że część pracowników dyplomacji pracuje również dla obcych wywiadów, głównie zza naszej wschodniej granicy, ale nie tylko. I z tym problemem się nic nie robi, ze zbyt bliskimi związkami niektórych dyplomatów z dyplomatami rosyjskimi, białoruskimi czy ukraińskimi. Wczoraj dowiedzieliśmy się z raportu rocznego ABW o wielkim sukcesie wykrycia trzech szpiegów białoruskich, których z Polski wydalono zamiast ich osądzić. Część, zdaje się, z nich nie miała statusu dyplomatycznego i że odmówiliśmy akredytacji jednemu szpiegowi. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli widzimy to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie są wyłapywane całe siatki rosyjskich szpiegów, to domniemanie, że w Polsce nie ma rosyjskich szpiegów, ludzi z FSB czy z innych rosyjskich służb specjalnych i ich agentury, jest naiwnością. To, co widzimy, co się dzieje przy okazji Smoleńska, tam niewidzialna ręka FSB i pogrobowców KGB, mimo że niewidzialna, to jej ślady działalności są widoczne. A propos Smoleńska, jak pan odkrył Tomasza Turowskiego? Przez przypadek. Ja zajmowałem się sprawą agentury w Watykanie i bardzo długo nie mogłem tego źródła, którego znałem, meldunki, przypasować do konkretnej osoby, bo to nie pasowało do żadnej z osób, które są wymienione w takiej fundamentalnej pracy pod tytułem Polacy w Watykanie. Tam nie było biogramu Tomasza Turowskiego. Przez przypadek dowiedziałem się, zajmując się też szerzej kościołem, również współczesnym, i usiłując się dowiedzieć, kto będzie następcą Hanny Suchockiej, która od bardzo wielu lat jest polskim ambasadorem przy Watykanie, zadzwoniłem do znajomego duchownego, który
zaczął się rozpytywać, kto jest przewidziany na następcę Hanny Suchockiej w Watykanie. Padły dwa nazwiska, Tomasza Orłowskiego oraz właśnie Tomasza Turowskiego. Tomasza Orłowskiego znałem jako, no, między innymi osobę, która odpowiadała za protokół dyplomatyczny przy pogrzebie Lecha Kaczyńskiego, byłego ambasadora w Paryżu. Natomiast nazwisko Tomasza Turowskiego w ogóle mi nic nie mówiło, więc rozpocząłem kwerendę i znalazłem tylko dwie informacje w internecie na temat tej osoby. Ale nagle stwierdziłem, że życiorys tej osoby pasuje do autora donosów, czy też właściwie meldunków, bo on był oficerem, a nie tajnym współpracownikiem, które znałem. I po nitce do kłębka poprosiłem o tak zwane wypisy ewidencyjne, o zapisy dzienników rejestracyjnych z dawnego Departamentu Pierwszego i w ten sposób odkryłem, że ten wieloletni dyplomata, człowiek ściągnięty do dyplomacji jeszcze przez Bronisława Geremka, promowany na ambasadora w Hawanie przez Władysława Bartoszewskiego, to wieloletni komunistyczny szpieg tak zwanego wywiadu nielegalnego. Człowiek, który zrobił w III RP zdumiewającą karierę jak na człowieka, który wyrządził wręcz niewyobrażalne szkody zarówno opozycji, mam na myśli środowiska Editions Spotkania, jak i Kościołowi, udając przez 10 lat jezuitę. To postać diaboliczna, chociaż piekielnie inteligentna, to trzeba mu oddać i piekielnie skuteczna. Gdy mówimy o Smoleńsku, pojawia się też jeszcze jedno nazwisko, dość tajemnicze, pan Drozd. Kim jest pan Drozd? Jarosław Drozd. Jarosław Drozd ujawnił fakt swojej współpracy z służbami wojskowymi. To jest człowiek, który o dziwo jest również profesorem na Uniwersytecie Katolickim, Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konsul wielokrotny, również swojego czasu był rzecznikiem prasowym ministra spraw zagranicznych. Właśnie ze zdumieniem niedawno odkryłem, że mam jego wizytówkę jako rzecznika, bo nie pamiętałem jego szczególnych osiągnięć jako rzecznika, ale rzeczywiście był kiedyś rzecznikiem MSZ-u. Osoba trochę trzymająca się w cieniu, tak jak się trzymał w cieniu również Tomasz Turowski. Osoba, która też była w jakiś sposób zaangażowana w przygotowania do wizyty Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Myślę, że nie ostatnia. A na koniec pytanie. Uważa pan, że ten system w tej chwili chyli się ku upadkowi politycznemu? Sytuacja, jaką mamy do czynienia w Polsce, narastającego niezadowolenia społecznego, frustracji bardzo dużych grup ludzi, przede wszystkim ludzi młodych, powoduje to, że mamy do czynienia z sytuacją, która mnie jako żywo przypomina sytuację z końca lat 70., gdzie pierwsze pomruki niezadowolenia społecznego, wtedy to była zima stulecia, zaowocowały w rezultacie rok później, w sierpniu 80 roku, wielkim ruchem społecznym i w konsekwencji w 89, niestety kontrolowaną przez komunistów, zmianą ustroju w Polsce. Tak my też mamy do czynienia w tej chwili z podobną sytuacją, chociaż propaganda, jaka w tej chwili istnieje, kto wie, czy nie jest silniejsza, dlatego że w tej chwili nie ma rozgłośni emigracyjnych. Kiedyś nawet partyjni słuchali Wolnej Europy, Głosu Ameryki czy BBC. W tej chwili taką rolę mediów niezależnych pełnią poniekąd media tak zwane drugiego obiegu, Gazeta Polska i jej środowisko, media tak zwane Radio Maryjne, czyli Telewizja Trwam, Radio Maryja i Nasz Dziennik. W mainstreamie funkcjonuje tylko kilkunastu publicystów związanych z Rzeczpospolitą i związanych z tygodnikiem Uważam, że, gdzie oni są również zapraszani do mediów, które niekoniecznie podzielają ich poglądy. I to jest troszeczkę za mało, bo siła rażenia na przykład Wolnej Europy, co by nie powiedzieć o poglądach tej rozgłośni, była nieporównywanie większa i w dodatku cieszyła się ona gigantyczną wiarygodnością. W tej chwili zasięg mediów tak zwanych niezależnych, no to jest około
maksymalnie pewnie 12-13% społeczeństwa, a reszta jest skarmiona z jednej strony papką informacyjną dostarczaną przez większość mediów mainstreamowych, z drugiej strony jest poddawana intensywnej indoktrynacji. Ta indoktrynacja, przed nią się jest ciężko obronić, bo to nie jest nawet indoktrynacja na poziomie podawania wiadomości. Kształtuje się pewien światopogląd również przy pomocy na przykład programów rozrywkowych, rozmaitych durnych teleturniejów, tak zwanych igrzysk. Ludzie dostają w Polsce igrzyska na pewnego rodzaju poziomie, chociaż jest to czasami poziom jarmarczny, rzekłbym. Żadna tam rozrywka wysoka. Problem polega na tym, że ludziom, żeby zaspokoić pewne swoje potrzeby, potrzebne oprócz igrzysk jest potrzebny również chleb, panem circes, jak mawiano po łacinie, a z tym chlebem coraz jest gorzej. Naprawdę sytuacje, w których, na przykład znam sytuację, w którym wdowa po profesorze Panowskim ma tak niską rentę, że nie jest w stanie się utrzymać, bo jest wspomagana przez swoje dzieci, ale na przykład jeżeli ona chce spuścić wodę w toalecie, to ona podstawia miskę, gdzie myje ręce, tam spadają wody z mydlinami i tym spuszcza wodę w toalecie, żeby oszczędzić. Ona nie jest skąpa, bo jak się do niej zawsze przyjdzie, to zawsze jakieś ciasteczko, herbatka się znajdzie, ale musi do tego stopnia oszczędzać. To jest naprawdę poniżające. Nie tylko dla tych ludzi, którzy stanowią elity, ale również właśnie dla bardzo wielu ludzi młodych, którzy nawet nie mogą myśleć w dalszej perspektywie, że będą mieli własne mieszkanie, własny samochód i że będą mogli posłać dzieci przynajmniej na wakacje w Polsce, jeżeli nie za granicę. A frustracja społeczna, z jaką mamy do czynienia, ona jest tłumiona, ona nie jest pokazywana, nie zobaczymy tych scen w telewizji, podobnie jak i wiele innych scen, które są po prostu cenzurowane. No, prosty przykład z brzegu. Od kwietnia 2010 roku ja nie widziałem ani razu przebitki w telewizji z tych wydarzeń, które miały miejsce pod pałacem zaraz po śmierci elity polskiego narodu. Starano się tego nie pokazywać, tego, że był taki moment, w którym naród nagle się zjednoczył, w którym ludzie zobaczyli, że Lech Kaczyński to nie jest debil przekrzywiający szalik, że to nie jest człowiek mówiący borubar, że to były wszystko manipulacje dokonane na osobie zmarłego prezydenta. Ale to niestety trwało krótko, tak samo jak to zjawisko, z jakim mieliśmy do czynienia po śmierci Jana Pawła II. Bardzo szybko ta wajcha medialno-propagandowa przekręcała się w drugą stronę i ponownie wracano do czarnego PR-u, tego co Piotr Zaremba swojego czasu nazwał przemysłem pogardy. Są ludzie oczywiście, którzy to dostrzegają, których to denerwuje, ale tak naprawdę ja się spodziewam, że w Polsce nastąpi wybuch społeczny, że ludzie, może nie dlatego, że nie mają zbytnio wolności, chociaż te deficyty wolności w Polsce też występują, ale przede wszystkim mają deficyty w dobrach, które powinny być dobrami powszechnie dostępnymi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.